Elon Musk rzekomo prosił pracowników SpaceX, aby zrezygnowali z noszenia odzieży ochronnej z powodu swojej niechęci do jaskrawych kolorów. W tym samym czasie, podczas wizyt w zakładach SpaceX, Musk, rozrywając się nowatorskim miotaczem ognia, stał się obiektem kontrowersji. W ciągu ostatnich 9 lat w firmie odnotowano co najmniej 600 wypadków, co skłoniło pracowników do oskarżenia Muska o nieodpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa. Czterej pracownicy SpaceX poinformowali agencję Reuters, że Musk zniechęcał ich do noszenia żółtych ubrań ochronnych, ponieważ nie przepada za intensywnymi kolorami. W trakcie swoich wizyt w zakładach SpaceX Musk miał również angażować się w zabawę z miotaczem ognia, co wywołało obawy pracowników. Trzej byli przełożeni z SpaceX wspomnieli, że Musk nakazał przemalowanie maszyn z żółtego koloru, oznaczającego bezpieczeństwo przemysłowe na czarny lub niebieski, z powodu niezadowolenia z ich wyglądu. Z relacji byłych przełożonych wynika również, że niektórzy pracownicy zostali zniechęceni do noszenia żółtych kamizelek ochronnych w obecności Muska. Śledztwo przeprowadzone przez agencję Reuters ujawniło, że od 2014 roku w SpaceX miało miejsce co najmniej 600 niezgłoszonych wcześniej urazów pracowników, w tym 8 wypadków zakończonych amputacją. SpaceX nie udzieliło jeszcze komentarza w odpowiedzi na prośbę insidera. Raport Reutersa ukazał się po tym, jak pracownicy SpaceX napisali w ubiegłym roku list otwarty, w którym krytykowali zachowanie Muska jako rozpraszające i budzące zażenowanie. Musk jest znany ze swojego intensywnego stylu zarządzania firmami, czasem nawołując do sprintów roboczych i nawet śpiąc na hali produkcyjnej w Tesli.